Hej, jestem Karolina z Tublu.pl. Mam dwójkę dzieci i wiem, jak podróżowanie z dzieckiem może być trudne. Dlatego wspólnie z zespołem Tublu chcielibyśmy pokazać Wam dzisiaj zabawki w podróż do samochodu, do pociągu, do samolotu, które zajmą Wasze dzieci na dłużej. Jakie powinny być zabawki w podróż? Przede wszystkim kompaktowe. Łatwe w użyciu, bez skomplikowanych instrukcji. Bezpieczne, bez ostrych krawędzi. Najlepiej z magnetycznymi elementami. No i oczywiście najważniejsze, powinny być interesujące dla dziecka. Na początek bierzemy na tapetę zabawki dla 2-3-latków. Jeżeli interesują Was zabawki dla starszych dzieci, 3-4-letnich, to film został specjalnie podzielony na 2 rozdziały i zapraszam Was w takim razie do 2 rozdziału. Większość zabawek, które Wam dzisiaj pokażemy, to nasze bestsellery od lat, na przykład kolorowanki wodne. Są to kolorowanki wielokrotnego użytku. Wystarczy nalać wody do dołączonego pisaka i malować. Po kilku minutach obrazki wysuń i będzie można kolorować na nowo. Wszystkie dzieci uwielbiają naklejki. Najlepiej wybierzcie te wielokrotnego użytku lub z planszami. Wtedy dodatkowo dzieci mogą tworzyć własne historie. Kolejna nasza propozycja to gry magnetyczne. Są to popularne gry w wersji magnetycznej. Są bardzo kompaktowe i dzięki magnesom nawet drobne elementy nie pogubią się. Kolejną naszą propozycją jest magnetyczny labirynt Hubba. Jest to labirynt z kolorowymi kulkami, które trzeba przez niego przeprowadzić, posługując się dołączonym na sznureczku drewnianym patyczkiem z magnesem. Dzięki sznureczkowi patyczek nigdy się nie zgubi. Dobra zabawa gwarantowana. Kolejna nasza propozycja to różnego rodzaju zeszyty z naklejkami i zadaniami. Zeszyty z naklejkami i zadaniami to zawsze dobry pomysł. Nie tylko zajmą malucha na dłuższy czas, ale również pełnią funkcję edukacyjną. Pamiętajcie, że zeszyty tego typu znajdziecie również w wersji dla dzieci starszych. Kolejna nasza propozycja to znikopisy. Znikopisy to coś, co fascynuje dzieci i zajmuje na naprawdę długo, zwłaszcza takie, które lubią rysować. Aczkolwiek na przykład ten z Bitoys w zestawie ma również pieczątki, więc rysowanie nie jest konieczne. Znikopis Bitoys zdecydowanie polecamy najmłodszym. Dzięki poduszce pod spodem dziecko wygodnie umieści go na kolana. Znikopis Zapli to najtańsza wersja znikopisu, jaki mamy. Nie posłuży może latami, ale jest za to bardzo kompaktowy. Kosztuje tylko 16 zł. Znikopis LCD Żabka też jest bardzo kompaktowy, idealny zamiast tabletu. Kolory matrycy zachęcają do rysowania, a format i waga do zabaw w podróży. Kolejna nasza propozycja to układanki magnetyczne. Magnetyczne układanki o różnej tematyce nie zajmują wiele miejsca. Mają magnetyczne elementy i na pewno zajmą dziecko na dłużej. Tematyka jest bardzo różna. Księżniczki, bajki, dinozaury, kosmos i wiele innych. Dla najmłodszych najlepsze będą te z dużymi elementami. Kolejną naszą propozycją dla 2-3-latków są pacynki na palce. Zabawa pacynkami wymaga uczestnictwa rodzica, ale jest świetną zabawą. Możecie z ich udziałem wymyśleć własną bajkę. Przechodzimy teraz do zabawek w podróż dla 3-4-latków. Zaczniemy od podróżnego stoliczka Tuloko, dlatego że łączy on obie te kategorie, czyli mogą go używać równie dobrze dzieci młodsze. Stolik z łatwością zamontujecie do każdego fotelika samochodowego. Jest wykonany z miękkiej pianki, jest całkowicie bezpieczny. W linku pod naszym filmem zamieścimy Wam link do filmiku pokazujący, jak łatwo się go montuje w samochodzie. Życie w samochodzie z dzieckiem i stolikiem Tuloko staje się o wiele prostsze. Jeżeli go macie, możecie zabrać ze sobą w podróż wszystko, co macie pod ręką. Nawet wystarczy zwykła kartka i kredki. Naszą propozycją dla starszaków są wszelkiego rodzaju wydrapywanki. Zapewniamy, że zapewnią zabawy na długie minuty. W podróży sprawdzą się również wszelkiego rodzaju kolorowanki.
My w Tublu w swojej ofercie mamy bardzo ciekawe, na przykład takie jak te w rolce, zobaczcie jakie są kompaktowe, albo na przykład kolorowanka Apri Kids z magicznymi markerami. Mamy tutaj flamastry w komplecie, jeden z nich, biały, zmienia kolor pozostałych flamastrów. Kolorowanka z aksamitnymi kartkami w zestawie posiada 5 flamastrów i do pokolorowania mamy tutaj 6 arkuszy. Naklejki są zawsze dobrym pomysłem. Mogą to być nawet zwykłe naklejki, takie jak tutaj mam te zapli. I do tego bierzecie sobie zeszyt A5 czy A4 i dziecko może wyklejać sobie. Albo mamy również tutaj takie naklejki ze scenami, gdzie przyklejamy już do konkretnej scenografii naklejki. Zaraz Wam pokażemy. Mamy również naklejkowe sudoku. W każdym takim zestawie mamy dwie plansze i dwa arkusze naklejek. Plansze są całkiem spore. O. Kolejna nasza propozycja to zagadki i quizy. Na przykład te od Kapitana Nauki. Są kompaktowe, dodatkowo macie je dla dzieci w różnym wieku, więc każdy może dobrać coś dla siebie i na przykład w podróży możecie się uczyć języka angielskiego. Gry magnetyczne, wspomniane już wcześniej przy zabawkach dla 2-3-latków. Z The Purple Cow dla starszych dzieci na pewno sprawdzi się bingo drogowe i Chińczyk. Mamy również gry Smart Games, które są także magnetyczne, na przykład Rafa Koralowa. Kolejna propozycja to podróżne łamigłówki z The Purple Cow. Sprawdzą się nie tylko podczas podróży, ale również podczas wizyty w restauracji, u babci czy u lekarza. Dla dzieci 3-4-letnich w szczególności polecamy Wam kropka w kropkę i labirynty. Sprawdzą się również wszelkiego rodzaju kreatywne teczki z magnesami i naklejkami. Teczka kreatywna z magnesami i zadaniami od Melissa & Doug ma w zestawie wiele magnesów, taką tablicę, do której można je przyczepiać. Dodatkowo flamastry łączone w taki jeden śmieszny, długi flamaster. I również jest taka książeczka z zadaniami, którą możemy wymazywać dołączonym do zestawu flamastrem z gąbeczką. A tutaj mamy taki zeszycik od Melissy & Doug z 10 scenami z różnymi zwierzątkami oraz 66 takimi magnesami, naklejkami, w zasadzie bardziej chyba naklejkami, którymi możemy ozdabiać. Tak, to są naklejki wielokrotnego użytku. Zobaczcie, mogę zrobić żyrafkę. A potem, jak mi się nie będzie chciało już mieć żyrawki ozdobionej, to mogę sobie schować naklejki. Magnetyczne układanki to nasz kolejny pomysł. W zestawach magnetycznych od Mat Papi macie taką puszkę otwieraną, kilka scen w środku, z reguły są to 4 sceny i kilkadziesiąt magnesów. Ostatnia nasza propozycja to kredki w kompaktowym opakowaniu. Kompaktowe kredki zapakowane są w sympatyczne woreczki. Są to kredki kamyczki, które oprócz tego, że świetnie kolorują, ćwiczą prawidłowy uchwyt pomocny przy nauce pisania. Jak widzicie, tych propozycji jest całkiem sporo. Wszystkie podlinkujemy Wam pod filmem. No i jeżeli Wam się podobało, zachęcamy Was do dawania lajków. Zachęcamy Was również do subskrybowania naszego kanału, żebyście mogli jak najszybciej obejrzeć nasze kolejne filmy. Hej!